Jołka wszystkim, witam was na moim kanale i dzisiaj mamy wtorek, ja aktualnie się pakuję na wycieczkę i możecie się zapytać, na jaką wycieczkę, gdzie ja się pakuję. I już wam mówię, po prostu w czwartek jedziemy na dwudniową wycieczkę klasową i w pierwszym dniu jedziemy do Energylandii, a drugiego dnia jedziemy do Wieliczki, więc ogólnie myślę, że serio może być ciekawie i ogólnie to będzie też moja pierwsza taka dłuższa wycieczka, więc nie mogę się doczekać i stwierdziłam, że mimo, że to są dwa dni, więc w sumie dużo rzeczy jakoś nie potrzebuję, ale i tak stwierdziłam, że fajnie będzie wam ogólnie pokazać, co ja w ogóle zabieram na tą wycieczkę, bo jednak jakieś najpotrzebniejsze rzeczy muszę ze sobą zabrać. I zaczniemy sobie właśnie od mojej kosmetyczki. Rozłożyłam sobie takie najważniejsze rzeczy, które muszę ze sobą zabrać. Jeżeli chodzi o skincare, to tutaj mam dwa żele do mycia twarzy, bo myję właśnie dwoma żelami. Jeden z Neutrogeny, a drugi jest z The Ordinary. Do mycia twarzy używam taką szczoteczkę różową z Foreo. Jest ona serio bardzo fajna, bo nie dość, że fajnie jakby oczyszcza buzię, to jeszcze jakby robi za peeling. Tutaj mam takie serum z The Ordinary, następnie mam serum nawilżające z Biome oraz krem nawilżający z CeraVe i te wszystkie kosmetyki serio bardzo mi się sprawdzają, więc po prostu muszę je zabrać ze sobą na tą wycieczkę. Tutaj mam też taką maseczkę do twarzy, ponieważ z dziewczynami, z którymi będę w pokoju i ogólnie stwierdziliśmy, że chcemy sobie zrobić maseczki później wieczorem, jak już wrócimy z Energylandii i będzie to fajnie wszystko wyglądało. Następnie tutaj mam pastę do zębów oraz szczoteczkę i proszę nie śmiać się z jej wyglądu, bo ja normalnie mam szczoteczkę elektryczną, ale po prostu boję się, że ja zapomnę ją naładować na tą wycieczkę i już lepiej mieć taką zapasową, niż żebym w ogóle nie miała szczoteczki, bo o oddech jednak trzeba dbać, moi kochani. Więc proszę się z niej nie śmiać, ok? Następnie tutaj mam olejek z Only Bio zabezpieczający końcówki oraz jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o włosy, to też mam właśnie taki eliksir również z Only Bio i on bardzo mi się sprawdza, więc muszę go ze sobą po prostu zabrać. Tutaj mam szampon do włosów, tutaj mam w mniej w mniejszej buteleczce odżywkę, tu mam płyn do kąpieli oraz tutaj mam właśnie dezodorant z Old Spice'a i muszę wam go serio mocno polecić. I jeżeli chodzi o to, w co to wszystko zapakuję, to mam taką kosmetyczkę z Hello Kitty i z tego co pamiętam, to ona bodajże była z Sinseya, tak mi się wydaje, ale nie wiem czy jeszcze są, no ale możecie sobie w razie co sprawdzić i bardzo mnie cieszy ten fakt, że ona jest po prostu serio dosyć duża i wszystko mi się na spokojnie w tym, mam nadzieję, zmieści. Kosmetyczkę już mam całą spakowaną i tak jak myślałam, wszystko mi się na spokojnie zmieściło, a teraz przejdziemy sobie do ubrań. Jeżeli chodzi o ubrania, to wzięłam tutaj wszystkiego po trochu, żeby być przygotowaną na każdy rodzaj pogody i zaczynamy sobie takim luźnym t-shirtem z, nie wiem w sumie skąd, ale on jest fajny, właśnie taki luźny, różowy, więc tak trochę jak na lato. Jest fajny, wygodny, więc stwierdziłam, że go po prostu wezmę. Mam też dwa topy, jeden jest granatowy, wiem, że w kamerze wygląda na fioletowy, ale on jest granatowy, oraz jeszcze czarny top. Mam też krótkie spodenki, mam długie dresy, żeby wiadomo jak będzie zimno, to po prostu biorę dresy, oraz szarą bluzę też jak właśnie będzie zimno. Biorę też ze sobą klapeczki, ja mam akurat takie, żeby mieć po prostu do chodzenia po pokoju albo pod natrysk, oraz jeszcze zabieram ze sobą ręcznik, żeby się po prostu wytrzeć po kąpieli oraz taki ręcznik do włosów. Jeszcze teraz muszę sobie spakować piżamę oraz bieliznę, ale już tego pokazywać wam nie będę i teraz muszę to po prostu wszystko jakoś poukładać w tej walizce, żeby mi się wszystko zmieściło. No i myślę, że widzimy się z wami, że widzę się z wami po prostu, jak już to wszystko wsadzę. Walizkę mam już całą spakowaną i jeżeli chodzi o taki bagaż podręczny, po prostu to, co będę miała przy sobie w autokarze, to spakuję to dopiero jutro, bo będę w nim miała głównie właśnie też kosmetyki do makijażu, a wiadomo, że jeszcze muszę jutro rano przed szkołą się pomalować, więc no nie mogę ich teraz spakować, no i jeszcze jakieś jedzenie na drogę czy coś, więc to wszystko po prostu muszę spakować dopiero jutro i dlatego też jutro się widzimy. Witam się z wami ponownie, jest ze mną Michalina i właśnie jedziemy razem do galerii, żeby kupić jakieś jedzenie na wycieczkę, żeby w autokarze dokładnie można coś było schrupać. Schrupać. I więc zabieram was ze sobą. Thank you.
zakupki już mamy zrobione, dokładnie. I jak wrócę do domu, to po prostu pokażę Wam, co pakuję do swojego bagażu podręcznego. Dokładnie. Tak. Już spakowałam swój cały bagaż podręczny i znajduje się on oto w takiej torbie. Jest ona granatowa i taka ortalionowa oraz ma brązowe rączki ze skóry, a wybrałam właśnie ją, ponieważ jest ona idealna, jeżeli chodzi o wielkość, bo wszystko, co potrzebuje, mi się w niej mieści oraz jest na zamek, więc po prostu wiem, że w trakcie drogi czy coś nic mi z niej nie wypadnie. I teraz po kolei będę Wam mniej więcej pokazywała po prostu, co do niej spakowałam. I przede wszystkim jest tutaj taka czarna nerka, bo jak będziemy jechali do Energylandii, to ja potem sobie przełożę tylko dokumenty, wodę, telefon, takie najważniejsze rzeczy, żeby nie brać po prostu tej całej torby ze sobą do tej Energylandii, a resztę jakby tą torbę zostawię tam na siedzeniu w autokarze i tylko to ze sobą zabiorę, takie najważniejsze rzeczy. Następnie mam kosmetyczkę, jest ona właśnie taka jak owieczka, bym powiedziała, ze Sephory. I tutaj znajdują się po prostu moje wszystkie kosmetyki, ponieważ ja rano się nie będę malowała, bo my, nie wiem czy już wspominałam w tym filmie, ale o 7:15 wyjeżdżamy, więc ja około 5:30 minimum muszę wstać, żeby wszystko ogarnąć i po prostu nie zamierzam się rano malować, bo mi się to totalnie nie widzi i się pomaluję po prostu w autokarze. I kosmetyków już z niej nie będę wyciągać ani nic, bo jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie moimi kosmetykami, jak je stosuję lub po prostu jak mój makijaż wykonuję, to kilka filmów niżej właśnie znajduje się dokładnie taki filmik, dlatego już nic z tego nie będę wyciągać, bo idealnie ją upchałam. Następnie mam takie dwie paczuszki wafli na jakby jak będziemy jechali do tego Krakowa i w ogóle, a druga jak już będziemy wracali, więc mam jedno w drogę jak będziemy jechali, a druga z powrotem. Mam też dwie butelki wody, również działają w ten sam sposób, że jedną mam po prostu jak będziemy jechali, a drugą na powrót. Oczywiście jeszcze spakowałam 1,5-litrową butelkę do walizki, ale już tego Wam po prostu nie pokazywałam. Następnie mam taką oto zupkę, taki gorący kubek od Knora, ponieważ z dziewczynami planujemy sobie wieczorem, jak już przyjedziemy z tej Energylandii do naszych tych domków, to planujemy właśnie sobie takie zupki zrobić, bo podobno ma być tam jakaś kolacja, wiadomo, ale jednak wolimy być też zabezpieczone takimi zupkami. Wiadomo, że każda z nas ma raczej inną. Dalej mam takie banany, to są takie pianki, żelki, nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale właśnie one są fajne też na drogę, więc w autokarze pewnie się też z kimś podzielę, więc nie mogę się doczekać, bo one są serio bardzo dobre. Kolejne, to też już pokazywałam, że sobie to wybrałyśmy. Ja mam, to jest taki żel, że tutaj od góry się to jakby odkręca i wtedy można na język właśnie sobie nalać ten żel, który się znajduje i to wszystko też jest w kształcie takiego języka. Ja mam o smaku niebieskiej maliny, a właśnie Michalina wzięła sobie o smaku truskawki, więc w autokarze będziemy sobie to próbowały i mam nadzieję, że po prostu nie będziemy się potem jakoś źle czuły. Mam też powerbanka, no bo wiadomo, że chcę, żeby mi jednak bateria starczyła w telefonie. Oraz mam kabel, również po prostu do telefonu. No i jeszcze mam po prostu jakieś dokumenty i portfel, więc wiadomo, że to już są takie najbardziej podstawowe rzeczy. No i to w sumie jest wszystko, co będę miała w moim bagażu podręcznym. Kochani, już jesteśmy tutaj na miejscu zbiórki. Jak są poczucie, Misiu? Źle. Chcę mi się spać. No to akurat faktycznie prawda, bo jest wcześnie. No i teraz czekamy tylko, aż wejdziemy w końcu do autokaru. Tak. Witam się z Wami już w jakoś połowie drogi, myślę, bo jesteśmy na naszym pierwszym postoju. Jak na razie jest serio bardzo fajnie i nie mogę się doczekać, aż już będziemy na miejscu w Energylandii. O,
Hej, więc cię wyglądam jak wyglądam, ale byliśmy już na kilkunastu różnych atrakcjach, jest serio bardzo fajnie. Teraz robimy sobie taką krótką przerwę, nie wiem czy pójdziemy coś zjeść czy nie. W ogóle nawet nie wiem czy mnie słychać, ale no mam nadzieję, że tak. I później jeszcze pójdziemy na Hyperiona i na końcu raczej na Zadrę. Ale byliśmy już na Dragonie, byliśmy na Formule, byliśmy na czym my tam jeszcze byliśmy? Na Majanie byliśmy i jeszcze byliśmy na Dropie, chyba tak to się nazywa i serio było bardzo fajnie. Ogólnie mi się, jak my już przyjechaliśmy na nasze miejsce, w którym będziemy spali, są to właśnie takie jakby pawilony, w którym jest po kilkanaście pokoi i my już jesteśmy w naszym, my mamy trzyosobowy i za chwilkę właśnie pokażemy wam, jak on tutaj wygląda. Więc oto tak na wejściu do pokoju prezentuje się oto taki widok. Są to trzy łóżka, a przy każdym jest taka oto szafeczka nocna. Tutaj jest prezentacja, tak, pięknie, w miarę czysto. Tutaj znajdują się dwie szafy, na jednej wiszą takie trzy wieszaczki. Szafa dwa. Nieprawda. Rzeczywiście. Tutaj tak, druga szafa podejrzewam, że wygląda tak samo, dokładnie, jest tylko więcej wieszaków, ekskluzywnie. Następnie, o tak wyglądają na przykład drzwi od pokoju. To są drzwi od toalety, ale do niej przejdziemy później. Tutaj mamy okno i widok z okna jest to kolejny... kolejny pawilon, przepraszam. Jestem niesłowna. Następnie tutaj mamy... tak, no... tak to wygląda. Trochę szyba brudna, ale no nieważne. Tutaj mamy komodę taką, chyba tak to mogę nazwać, której się chyba nie da otworzyć. Chyba. Albo się zaraz zepsuje. Może lepiej nie kombinować. O, ale... o, to lodówka! Dobra, no to mamy lodówkę oraz szafkę, w której są trzy kółki, talerzyki i łyżka. Następnie mamy taką mniejszą szafeczkę. Może uda mi się ją zaprezentować. A, no jest to taka zwykła szafeczka, no jak każda inna, tak. Mamy również czajnik, więc to bardzo dobrze, bo będziemy mogły sobie zrobić później zupkę chińską jakąś. Tu mamy piękne lustro oraz dwie śliczne panienki, tak. Trzecia poszła sobie. Dokładnie. Tutaj mamy, no tu są nasze trochę bagaże, ale tak to tu mamy takie biurko z dwiema szufladami oraz takie krzesło, trochę zatapane ściana, ale to nieważne. Dobrze, może pomijając to krzesło, mamy dwie szuflady w biurku, z których i tak pewnie nie skorzystamy, bo jesteśmy tu tylko na jedną noc, ale dobrze, bo jak ktoś jest na więcej, no to może mu się to jakoś przyda. Tak oto wygląda, a teraz przejdziemy do łazienki. Otwieramy. I tak ta łazienka się prezentuje, tak ona wygląda. Na ścianie mamy grzejnik, mamy prysznic, wiadomo, żeby się móc wykąpać. Toaletę może jej za bardzo pokazywać nie będę, wiadomo, papier toaletowy, mydło albo płyn dezynfekujący chyba. Kolejne lustro, żeby móc siebie obserwować, bo jesteśmy śliczne, oraz zlew. Ogólnie uważam, że warunki nie są najgorsze. Ważne, że wszystko co jest potrzebne jest i jest w miarę czysto. Witam się z wami w kolejnym dniu. My dzisiaj o 9 mieliśmy śniadanie. Jest już 9:30 coś tam, więc wracamy teraz do pokoju, bo o 10:30 mamy zbiórkę, żeby jakby oddać karty do pokoju i w ogóle. A później o 11:00 już wyjeżdżamy i jedziemy do Wieliczki. I tam później też będziemy mieli obiad i w ogóle. I serio, jak na razie tu jest bardzo fajnie. Fajnie mi się spało też, było fajnie. Nie wiem, jak to mogę określić tutaj. Okolica też jest bardzo ładna, tak. Okolica jest bardzo ładna i no, stoi. Tak.
We'll be right back.